Cześć, ja jestem Promil, a dziś pokażę wam moje wszystkie gry na Steam. No i co? Dokładnie tak, więc lecimy. Patrzcie sobie oczywiście na nazwy, chociaż będę tłumaczył, będę czytał. Możecie też patrzeć, ile mam w danej grze przegrane, ile mam achievementów, a jeśli piszę po prostu zainstaluj grę i nie ma nic podane, no to znaczy, że w tę grę po prostu jeszcze nie grałem, więc lecimy, łącznie gier mam 307, więc let's go. 30 dni do przeżycia. Tak, 30 days to survive. 50 po pięter z paranormalną aktywnością. 7 days to die. Among the sleep. Among Us, Apartament 1406 Horror, Apex Legends, Astroner, Back for Blood, Backrooms Lost Tape, Baldi's Basic Classic Remastered, Banana, The Beast Inside, Beat Cyber, Bendia the Ink Machine, Bendy Secrets of the Machine, The Binding of Isaac, The Binding of Isaac Rebirth, Blender, Blockade, Bloodlight Demo, Boris and the Dark Survival, Bowling at the Lake, Burger, Business Tour Online Multiplayer Board Game, Call of Duty, Candy Blast, Case 2 Animatronics Survival, Case Animatronics, Case Online, The Casting of the Frankstone Demo, Chill Corner, Choo-Choo Charles, City Skylines, Cloud Climber, Kodame Kure, nie wiem jak to się czyta, The Complex Found Footage, chyba dobrze czytam, Content Warning, Cooking Simulator, Corgi, Counter Strike 2, Crash Metal Cyberpunk, Crime Simulator Prologue, Crossout, Cry of Fear, Cuphead, Cyber Driver VR, Cyberpunk 2077, Dark Deception, Dark Deception Monster and Mortals, Dead by Daylight, Dead for Nitro 2, Deceit, Deep Rock Galactic, Demonologist, The Dissolved Hope, Desolate, chyba się przeczytałem wcześniej, Destiny 2, Devour,
This the Game. Tak, to gra The Streama. Doki Doki Literatury Club. Nie wiem czemu to pobrałem. A nie, to nie pobrałem, tylko dodałem. Mi to ktoś kupił chyba. Doge Likes Invasion. Chyba dobrze czytam. Dr. Fetus Min Meat Machine. Hogwarts Legacy. Egg. Edge Mini Racers. Escape from Boy Kisser. Indigo Park. Inmost. Inside. Jimmy's Toy Box. Job Simulator. The Joy of Creation Demo. Kebab Chef's Restaurant Simulator. Kebab Simulator Prologue. Kletka Demo. Last Year. Lazy Girl. Left 4 Dead. Left 4 Dead 2. Lego Bravs. Lego Marvel Super Heroes. Lego Marvel Super Heroes 2. Lego Marvel's Avengers. The Lego Movie Video Game. The Lego Ninjago Movie Video Game. Lego Worlds. Little Company. Life is Strange. Life is Strange 2. Limbo. Liquidators. Little Nightmares. Lockdown. DeLong Sky VR. Lunch Lady. Mad Guns. Marvel Snap. Marvel vs. Capcom Infinity. Marvel's Avengers edycja ostateczna. Marvel's Spider-Man Miles Morales. Marvel's Spider-Man Remastered. Midnight Haste Demo. Milk Inside of Milk in, Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk. Też ja tego nie kupowałem. Minecraft Dungeons. Miniland Adventure Prologue. Monopoly Poker. Morhunk Kart. Move or Die. Moody Hakes 2. Multiversus. My Dream Steput. Setup. Przepraszam. My Pop Goes. Need for Speed Payback. Nether Heroes. OBS Studio. Ocean World
Eden Crafters Prologue, One Armed Cook, One Armed Robber, Outlast, Outlast 2, Outlast Trials. Ej, straszny by był Outlast na VR. Czekam. Outside the Window. Overwatch 2. Pacify. Pac-Man 256. Pint Warfare. Paladins. Paladins Public Test. Panicor Demo. Paranormal Investigators Demo. Trudna nazwa. Payday 2. PC Building Simulator. Phasmophobia. Peak Crafter. Pico Park Classic Edition. Pix Arc. Pixel Gun 3D PC Edition. Play with me. With me. Powinno się czytać, chyba. Pogo Roach. Pogo Stuk Rage with your friends. Pool Nation FX. Chyba tak to się czyta. Pulse Demo. Pop Goes Arcade. Poppy Playtime. Portal. Portal 2. Portal 2 The Final Horse. Portal Witch RTX. Project Playtime. Czy tam Project? Różnie to się mówi. Propagation VR. Psych. PUBG Battlegrounds. PUBG Experimental Server. PUBG Test Server. Pula 2D Pullians. Pula 3D Pull. Puppet Master The Game. The Purge Dilemma. Railroad Tycoon 3. Rake. Ratchet and Clank Rift Apart. Red Room. Red Risk. Resident Evil 2. Resident Evil 5. Resident Evil Biohazard, czyli 7. Resident Evil 7 Teaser Begin Horror. Horror? No. Tak. Resident Evil Revelations 2. Resident Evil Reverse. Resident Evil Village, czyli 8.
Resoraki. Rush a Disney Pixar Adventure, czyli przygoda w świecie Disney Pixar. Sackboy, wielka przygoda. SCP Abhorrent. SCP Bloodwater. SCP Containment Breach Multiplayer. SCP Containment Breach Remastered. SCP Daybreak. SCP Escape Together. SCP Lab Rat. SCP Nemesis. Nemesis. SCP Nine-Tailed Fox. SCP Nucalypse. SCP Rule Breaker. SCP Secret Laboratory. SCP Defoundation. SCP. SCP. Jakieś animowskie, nie wiem. SCP 022. Scrap Mechanic. Scribble It. Scrutinized. Secret Neighbor. Simply Chess. Simsy 4. Slender the Arrival. Slime Dungeon. Slime Rancher. Slime Rancher 2. Sons of the Forest. Soul Scratching. Source Filmmaker. Square. Stay Out. Stranger Z. Stray. Stumble Guys. Subnautica. Super Auto Pets. Super Dark Deception. Super Dark Deception Demo. Super Meat Boy. Ładne. Super Meat Boy Forever. Super Hot. Super Hot Mint Control Delta. Supermarket Together. Szachy dla debili. Tall Arctic 4. Tap Ninja. Tapl. Terraria. Terraria Mod Loader. TAPS, czyli Total Accurate Battle Simulator. Tower Unite. Toy Story 3. Tricky Cat. Tricky Towers. Ultimate Chicken Horse. Ultimate Custom Night. Undertale. Uniduni Demo. Uno. Unravel. Unravel 2.
Vaporwave Road VR. Vaporwave Road VR. VR chat. Wallpaper Engine. War Thunder. We're here together demo. Who's your daddy? Who's your daddy playtest? Worms, Worms WMD. Zająkałem. Zula Global. Nie wiem co to. I Zup 5. To są moje wszystkie gry. Podczas tego filmu nie będzie ani montażu, ani dodawania muzyki po to, że no uważam, że w tym filmie jest to niepotrzebne. Jest on po to, że jakby ktoś chciał, to może sobie zobaczyć. Lub jeśli nie ma w co pograć, a chciałby jakieś nowe gry poznać, no to w tym odcinku może po prostu sobie to zobaczyć. Jeszcze pokażę wam moje DLC. Do Uno mam tu 3 DLC. Tak one wyglądają. Pokażę do tych gier, które pamiętam, do których mam DLC. To z pewnością Slime Rancher 2. Slime Rancher. Slime Rancher nie, dwójka nie ma. Simsy 4. Poppy Playtime Chapter 2 oraz 3. Outlast Trials. Dwójka nie ma. Outlast. Minecraft Dungeons. Marvel Avengers edycja ostateczna. Marvel Spider-Man nie. Marvel Spider-Man Remastered też nie, mimo że DLC ma w grze. Okej. Okay. Lego Wars Showcase Collection Pack 1 i 2 oraz Monster Pack. To nie. Lego Marvel Avengers. Tu jest Adventure Character Pack, tu jest Spider-Man Character Pack, Ant-Man Character Pack, Doctor Strange Character Pack oraz Wojna Bohaterów Pack. Left 4 Dead nie ma. Jakie gry jeszcze mają DLC moje? Golf with Your Friends to z pewnością. Tu mam 11 DLC, chyba największa ilość. No to, no sami widzicie. Dokładnie. Security Breach, no to Ruin DLC oczywiście. Forza Horizon 5 nie. Euro Truck Simulator 2. 13 DLC. Dead by Daylight nie mam. O dziwo. Cyberpunku też nie. Dark Deception, Monster and Mortals. Mam Silent Hill oraz Monstrum. The Binding of Isaac Rebirth. No to mam Afterbirth Plus, Afterbirth i Repentance. I wydaje mi się, że to będą wszystkie moje DLC-ki do gier. Oraz gry.
I chcę nadmienić, że jeśli komuś się dana gra spodobała i ja już w nią grałem i chcę zobaczyć, jak ta gra wygląda itp., to wejdźcie sobie na mój kanał, na stronę główną i wiele playlist o nazwie gaming. Taka kategoria gaming na stronie głównej mojego kanału. Tam macie 88 playlist z tych wszystkich gier, które wam tu przedstawiłem. No w sensie z tych, w które grałem. Więc jeśli was interesują FNAF-y, Dead by Daylight-y, Resident Evil, Fortnite, a to nie jest Steam, no to nie wiem, jakieś inne gry, Scrap Mechanic, Hogwarts Legacy, Slime Rancher, jakieś House Flippery, Poppy Playtime, horrory itp., to wszystko macie tam właśnie, więc jeśli jesteście zaciekawieni, no to zapraszam. Dzięki za oglądanie tego filmu i uważam, że taki film po prostu dla niektórych spoko będzie. Tyle, dzięki, cześć, pa. Możecie właśnie challenge, możecie policzyć, ile wydałem na te wszystkie gry obecnie. Tylko dodam, że kiedyś niektóre kosztowały dużo więcej, na przykład Resident Evil Biohazard i tak samo Simsy 4 kiedyś były płatne. Ja kupiłem je, jak były płatne. No i niektóre gry staniały po czasie albo podrożały. Więc to takie ten. DLC też oczywiście kupywałem. I no możecie policzyć, ile łącznie spędziłem w grach czasu, w grach ze Steama. Bo przypominam, jeszcze mam tam Toy Story 2, Minecrafta, Robloxa, Fortnite'a, Rocket League, Rocket Racing. No. I dodam, że wiele z tych gier powróci. Pokażę wam jeszcze tu moje kolekcje. Więc Candy Game, no to są te wszystkie moje 307 gier. Dwie moje ulubione w serduszku, no to jest Left 4 Dead 2 oraz The Binding of Isaac, Rebirth. Ulubione, no to te, co tam chcę nagrać itp. I po prostu gram w nie itp. Do skończenia, no to tyle mam gier do skończenia i też do zaczęcia niektóre, chociaż no, to błąd, że je tu dodałem, które mam zacząć, ale do skończenia mam, no właśnie, 54 gry, póki co, tak jak sami widzicie tutaj. Fabularne, no to też takie moim zdaniem z najlepszą fabułą tu wybrałem do tej kolekcji Five Nights at Freddy's Uniwersum. To sami widzicie, wszystkie gierki z tego uniwersum. Horrory, no to horrorów mam dużo, ale to spoko. Lubię horrory. I jest gitara. Lego. Marvel, czyli po prostu gry o Marvelu. Multiplayer. Nie wiem, co tu robił Roblox City Launcher, ale dobra. Kiedyś sobie chyba tak dla beki dodałem. Pikselowe plus 2D, tą kategorię dalej tworzę, więc tego bym się nie sugerował. To usuwałem. Halo. Dla pierwszych widzów mojego kanału będą wiedzieć, o co chodzi z tą kategorią. Resident Evil, kolekcja. VR. I zombie. O zombie gry po prostu. Więc dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach. Tyle. Miłe gry.